Znaczy dla mnie, ja mam problem z tą sprawą, bo trochę jej się przyglądałem i rzeczywiście, znaczy ja tej sprawy jeszcze nie opisałem, ale rzeczywiście wiele faktów, jeżeli chodzi o samego chorążego Musia, wskazuje na to, że on był w ostatniej chwili swojego życia, w ostatnich chwilach swojego życia w dość głębokiej depresji. I o tym mówią jego koledzy, mówią o tym jego bliscy. Natomiast z tego, co wiem, na razie to śledztwo nie zostało zakończone i czekam na rozwinięcie tego śledztwa. Śledztwo również w sprawie Petelickiego nie zostało zakończone. To jest człowiek, który posiadał gigantyczną wiedzę na temat ukrytych mechanizmów rządzących Polską. Ja mówię, no, czasami się mówi o tak zwanym seryjnym samobójcy, ale ja mówię, że nie wszystkie te przypadki śmierci, które były podawane w kontekście smoleńskim, one niosą za sobą jakąś tajemnicę, bo ja się jednemu z tych przypadków przyglądałem, bo dotyczył właśnie śmierci biskupa Cieślara, tutejszego łódzkiego biskupa, no i dokładnie tą sprawę zbadałem i tam nie było nic tajemniczego, po prostu został zabity przez pijaka w wypadku drogowym, a nie żadnego oficera służb specjalnych i mówię, będąc wielbicielem teorii spiskowych, też nie przesadzam z nimi.